Na to mamy niedziela 28 maja. Jesteśmy w Lasach Kobiórskich i szukamy Keszy. Najpierw trzeba pokonać Krzypopka. Może nie być wcale takie trudne. Jedenaście metrów, 6, 8, 7. Co? To mi pokazuje 11 metrów. 10. Słupek. Jaki słupek? Granicznik. Tam był. Przy drodze. Przy drodze był. Ja go widział. 1 metr. On tam był przy drodze, ten super. Pod kamieniem będzie. I mamy go. No, ale będzie dobro miejscowa na rolki tutaj. Chociaż daleko od chałupy. Ja to na rolkę nie jechało. Z Boskiem. Był w tym samochodzie. Na tym samochodzie. Sobiesław, Sobiesława. Szlakiem słowiańskich imion. Nie wiesz, każeś jest. Nie wykaje. Ale na rower też dobra droga będzie. Ale na rolki? Jechałam. Teraz chodzi parę razy. Odwalono. No niestety, tak to wygląda tutaj. Skrytka rozwalona. Ale drzewo fajnie, mchem porośnięte. Takie charakterystyczne. Dąb. Dobra. Cisniemy dalej. Kajś tam. Bo to chyba o to chodzi. Kajś tam. To będzie nie lada wyczyn. Może i tak. Jakiś keszer na horyzoncie. Coś tam uciekało. O, borowiny nawet. No. No niestety, kopruchy żarą. Pest. Robimy zmyłkę. Zmyłkę, no. Idziemy dalej. To było imię. Imię słowiańskie Swojsław. Tak nie żerą. No. Cisniemy dalej. Taką oto dróżką. Kopruchy żerą. Chodź. Jest kolejny keszyk. Tu można pokazywać, bo lasy są praktycznie wszędzie takie same. Ale są i borowiny. Będą borówki rosły. Taki bushcraft się nam trochę zrobi. Fajnie. I tu mamy kamień w lesie. Zrób zdjęcie i weźmij ten kamień. Ja. Chodzi o to, że ten kamień, te krawędzie tego kamienia są ustawione tak jak kierunki. Czyli tu mamy zachód. Tu jest północ. Tu mamy południe, a tu jest wschód. Jak to bushcraftowy zawsze godą. No te skrytki dzisiaj nam idą wyjątkowo dobrze. Takie imiona słowiańskie. Uniesław. Uniesława, o proszę, jakiego tutaj mamy kolegę, też sobie gdzieś idzie.
podążą. Jest następny, nie uciekaj. Idzie. Las Kobiórski. Ona woli raczej swoje tereny. Kora też nie lubiła. Ona wolała, kochałby spacerować, a nie gdzieś tam w górach. No pewnie, że jest. Jest? No. Tylko mrówki tego pilnują. Mrówki pilnują. O. Jest? To jest? No pewnie, że jest. Nie mylimy się. No. No nie? No. Doszliśmy do jakichś zabudowań. Biurze. Tutaj chipy są. Chipy. Gnał psy. Chipy. Uwaga, zły pies. A my podążymy dali. Chałupa jakimś bluszczem obrośnięto. Ja, chipy tam były. Jak kto nie wie, co to są chipy, to są kury po polsku. Ja się zawsze zastanawiam, bo u nas generalnie kury go dali. Ale czemu chip wziął właśnie woł. I chłop ze Śląski Rajzy wyjaśnił temat. Że to są chipy. I na niegodę się tego, ze względu na to, że po polsku to może znaczyć co innego. No, niezbyt cenzuralne słowo. No. Ja szybko jadę. Nie ma szans. Kaj się muszą światła wstrzymać. I mamy relikty przeszłości na naszej trasie. A mianowicie trakt książęcy. Bo jak widać, ta kostka jest stara. A tam prawdopodobnie idzie wodociąg z Goczałkowic w stronę Katowic. Przez Tychy. Koło Paprocan konkretnie. Ale tutaj ta kostka już nie jest widoczna, ale ta droga z pewnością jest stara. No i mamy taką sytuację, dwa niestety nieznalezione. To oznacza, że trzeba będzie przy okazji tutaj jeszcze rozkazać przyjechać. Prawdopodobnie na rowerze. Ale ogólnie rzecz biorąc, fajnie się tu chodzi. Lasy Kobiórskie. Duże lasy. Ogromne lasy. Ogromne. Jedne z największych w Polsce. Ale no, możemy pokazywać okolice, bo lasy są praktycznie wszędzie takie same. No. Zazwyczaj przy kaszowaniu się tego nie robi. Więc polana taka. Może być dalszy ciąg tej polany, co tam była. Tak, mamy jakieś skrzyżowanie i kaj teraz pójdziemy. Prosto. Tym sposobem znaleźliśmy ostatniego kesza. I się
dzisiejszego? Dzisiejszego. Ale generalnie rzecz biorąc, tylko dwa nieznalezione. Także wynik naprawdę fantastyczny. Imiona słowiańskie wręcz zaskakujące, ale polecą się wybrać. Wiemy. Jak ktoś chce piechty, mój telefon zwariował, prawdopodobnie się mu coś stało i lipa. Tylko że teraz będzie problem z przejściem przez tę drogę. A tam już jest auto. Także dziękujemy wszystkim za dzisiaj i czym cieszę do zaś. Teraz będziemy mogli przejść. Musimy poczekać, ja. Czekaj, chodź tu lepiej. Żeby nas na środku są. Szalenie niebezpieczne teraz. Tu się długo poczekamy. Szaleństwo. To jest decyzja o śmierci. No nie dziwię się. Teraz gipko. No, udało się ujść z życiem, ale nie róbcie tego. No, żarcia już nie ma, żarcie już zażyte, także my już pojedli. Już my pojedli. Dobra. Fajrant. Hej.